Nie zaczynaj spotkania bez agendy. Nie zapisuj dużo punktów do agendy. Nie spóźniaj się. Nie czekaj na spóźniackich. Nie zapomnij wyłączyć dzwonka w telefonie. Błogosławiony ten, kto, nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. Nie pisz na czacie, że opuszczasz spotkanie. Jeśli musisz wyjść, po prostu je opuść. W szczególności nie rób spotkania po to, żeby tylko do ludzi mówić. To jest czysta projekcja siły. No po prostu nie rób tego. Kiedy odbierasz telefon podczas telekonferencji, nie zasłaniaj ust, ponieważ i tak tego nikt nie usłyszy. Nie organizuj spotkania, jeśli chcesz komuś coś przekazać. Nagraj wiadomość, jeśli nie potrzebujesz reakcji. A nade wszystko, nie wyłączaj kamery. Nie ma lepszego sposobu, żeby pokazać innym, że masz coś ważniejszego do zrobienia, niż wyłączyć kamerę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak przeprowadzić telekonferencję, przyjdź na spotkanie online Toastmasters Business Leaders. Druga i trzecia środa każdego miesiąca. Zapraszamy!